Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Z czym kojarzy się Pani Festiwal Off Camera? Z Krakowem. To pierwsze skojarzenie. Drugie z niezależnością. Trzecie z młodymi ludźmi. Z masą pozytywnej energii. Czym dla Pani jest kino? Magią, światem, w którym możesz się zamknąć, przenieść, przeżywać. Możesz się odciąć od tego, co jest na zewnątrz, po to, żeby potem na to z zewnątrz wyjść. Takim światem, w którym możesz się odciąć od tego, co na zewnątrz, po to, żeby potem wyjść z tego zamknięcia i zrozumieć to, co się dzieje na zewnątrz. Jakie są oczekiwania wobec tego festiwalu? Będzie Pani oglądać filmy? Na co Pani czeka? Ja nie czekam na coś konkretnego. Ja lubię być zaskoczona. Pamiętam, miałam kiedyś taką koleżankę w pracy, która zanim poszła do kina, to musiała dokładnie wypytać nas wszystkich, którzy byliśmy wcześniej na danym filmie, jak ten film się zaczął, jaki miał środek i jak się skończył. I co my o nim myślimy. I dopiero wtedy na tej podstawie decydowała, czy pójdzie do kina, czy nie. Więc ja jestem jej zaprzeczeniem. Nigdy nie chcę oglądać żadnych trailerów, nie chcę wiedzieć niczego o filmie. Chcę wejść i przeżyć. I tak będzie tym razem. Jaki jest Pani ulubiony film? Nie mam ulubionych filmów, nie mam ulubionych reżyserów, ani nie mam ulubionych aktorów. To jest chwila, którą wychwytam i łapię. A gdyby mogła Pani zostać jedną postacią z filmu, kim by chciała Pani zostać? Wow! Postacią z filmu? Może tak teraz na gorąco Alicja w Krainie Czarów?